Siemanko, siemanko, jestem Wertes i witam was w kolejnym odcinku z trollowania. Dokładnie tak, trollujemy na serwerze Brodaci.net. Dzisiaj polecimy sobie tutaj na wersji 1.8, gdyż nagrywam to w sobotę rano i po prostu na 1.8 jest najwięcej graczy, jak widać na tabie. Także sobie tutaj poszukamy kogoś do trollowania i lecimy z koksem. Także pierwsza osoba, która tutaj została wylosowana, to Popek, który tutaj próbuje zgarnąć ludzi do swojej pułapki i ich pozabijać. Wiecie co? Ja jestem zły admin. Chcieliście trochę chamskiego trollowania. Także no, można go sobie zabić. I fajno. I się doigrał, tak. Tak to niestety bywa. Sorry panie Popek, ale no tak, takie życie. Nie, czemu ja latać nie mogę? Aha, bo walka była. O nie, to było złe, naprawdę to było złe, co ja zrobiłem. O nie, dobra, normalnie sobie teraz nakładam tutaj główkę trolla. O, za takie wybryki admin może też tutaj zrobić taką akcję. No, item oddałem. Aż taki zły to już nie będę. Także chamski troll tutaj na rozpoczęcie poleciał i tepamy do kolejnej osoby. Pan Polska i wujek Seba, co wy tu robicie? Chyba tutaj będzie jakieś OX-o coś, tak? OX-a będą robili. Także dobra, chodźmy dalej. Tyku. Karp44.pl. Dobra, mamy tutaj karpia. Szybko się poruszasz, albo mi się tak wydaje. Nieważne, bany chopa bym bardziej zauważył. Dobra, mamy karpa. Słuchajcie, jakby coś, to dzisiaj w odcinku nie ma dźwięków z gry, bo zapomniałem odpalić takiego jednego programiku i mi dźwięku z gry teraz nie czyta. Właśnie to też nie słyszę, tak się troszeczkę zdziwiłem, także od razu wolę powiedzieć. Ale muzyczka jest, także spokój, tak tutaj chodzi o trollowanie, nie o dźwięki z gry, pamiętajcie. Także pan Karp sobie tutaj buduje daszek, tak? Dobra, ja mu pomogę, wiecie co? Ja mu pomogę, ja jestem dzisiaj bardzo dobry, także ja tutaj mu pomogę, dobiorę oczywiście odpowiedni kolor drewna, jakim on buduje i mu zacznę tutaj, słuchajcie, pomagać, także... O, słuchajcie, no ideolo według mnie, o jak mi tutaj się idealnie postawiło, słuchajcie, to jest idealnie tak, jak on by tutaj chciał. O, patrz jak ci pomaga, normalnie karp, zobacz, identyko kolor ci tutaj postawiłem. Normalnie karp nawet nie wie co się dzieje, tak się patrzy tak. Halo? Ty? Co tu się wyprawia? To nie jest mój kolor. No jak to nie? No zobacz, identyko dopasowanie, ja ci mówię, no patrz. Pomagam ci tak zrobić. O, pojawił się glocek, czekajcie. Karp tutaj, halo, ktoś mnie tutaj podgląda? No, ja nie wiem, halo. Wiesz co, karp tak trochę nieaktualnie jest z odcinkami trollowania, tak nawet bardzo nieaktualnie, także tak trochę główeczki nie będzie, no niestety. Ale jako, że się połapałeś, to nie ma sensu tutaj dalej tematu ciągnąć. Chodźmy do Wojtka 2006. Właśnie, przypomniało mi się, słuchajcie. Ostatnio prosiłem was, żebyście zostawili łapeczki w górę pod odcinkiem. Wbiliście tych łapek 7200 na chwilę obecną. I troszeczkę tutaj zadziałaliście, że YouTube faktycznie ten odcinek zaczął tak bardziej promować. Chociaż i tak ostatnio jest mega tragedia na kanale. I jednak wyświetlenia od tamtego czasu poprawiły się o 20 tysięcy przez ostatnie 48 godzin. Także niby mało, ale zawsze coś. Także bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki w górę. Jeśli dalej chcecie oglądać tutaj Minecrafta, trollowanie, zostawcie koniecznie tył i teraz łapeczkę w górę. Będę naprawdę mega wdzięczny, bo naprawdę no, trzeba tego YouTube'a troszeczkę ruszyć, bo ostatnio się uwziął na mój kanał. Nie wiem, stwierdził, dobra, masz te 500k, przestajecie promować, lecisz już tylko na subach, nie na polecanych widełkach. Ale to trzeba działać, żeby ten YouTube te filmy niestety promował. Także będę mega wdzięczny za wszystkie apeczki w górę. Dobra, mamy tutaj Nartka i Wojtka. Nartek, Wojtek. Dobra, ja tu mam prosty troll dla was. GM3, dobra. Okej. Nartek właśnie został zamknięty na dachu. Znaczy no, na strychu. Halo. Ej, gdzie moje wyjście? Halo? Zamknął mnie. O, tu jest zejście. Czemu mnie zamknąłeś, Wojtek? Co ty robisz? Jak teraz się patrzę, tak co tam się stało?
Ej, to było dobre, to było dobre, nie połapał się, także gitara GM1, czekajcie. Tak jakby się później zastanawiał, to dalej to będzie zamknięte. Tak, to nie, to Wojtek się zamknął. O, polujesz na coś? Na szkieleta polujesz? Surprise! Patrz, on się teleportuje! Ten szkielet jest... Ej, popatrz, teleportował się tam do ciebie, zobacz! Ten szkielet cię tutaj będzie nawiedzał, zobacz. Nartek, idziesz, walczysz. O, będzie walka. Jaki snajper, o kurde! Ten Nartek, dobry jesteś, ale szkielet dalej się do ciebie teleportuje. Zobacz, to jest niezniszczalny szkielet. Za każdym razem jak go zabijesz, to pojawia się obok ciebie, jak Herobrine. Normalnie, takie życie. Tutaj ogląda i patrz, kolejny szkielet, Nartek! Się wkurzył z mieczem leci na tego szkieleta, tak. Ja ci pokażę! No, jednak z łuku, nie? O, szkielet się połapał, dobra. O, Nartek nie trafił z takiej odległości, no tego się... No, nie, o, drugi raz nie trafił! Nartek, no... Co? Jak ty strzelasz, Nartek? Halo? Go tam nie ma. Cztery strzały nie trafione, gdzie wcześniej, kurde, brałeś. O. Szkielet tutaj. O, Nartek, tutaj widziałem, że to była trudna walka, ale pamiętaj, że ten szkielet tutaj jest duchem i będzie nawiedzał twój dom. Pamiętaj o tym, pamiętaj. To jest tutaj pewniak, nie? O, zobacz, on wrócił. I Nartek, no ja nie wiem, ale ten szkielet tutaj ciągle jest, nie pozbędziesz się go, naprawdę. Ja myślę, że powinieneś uciec do domu, o właśnie, o Nartek, wpadł na pomysł, szybko furtka, szybko uciekajmy, szybko do domu, nawet ja się załapię. Jok tam snajpi ten szkielet, Nartek już tu w podziemie prawie, że uciekł. Dobre. A Wojtek siedzi tutaj. I wącha nasionka, nie? Ten to jest dobry. O nie! Duch szkieleta się pali! To jest nie fair, Nartek. O, Nartkowi tutaj znowu się ogarnęło, że tutaj podłogi nie ma normalnie. O, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, jak to się mogło stać. Ja nie wiem. Kurde, i co teraz? Normalnie w domku bym ci zrespił tego szkieleta, wiesz? Naprawdę bym ci go w domku zrespił, ale Wojtek tutaj jest i awczy do nie. Chyba, że mu silent kick. A nie, no coś tu mi się zmienia. Już myślałem, żeby mu kika dać za to, że sobie tutaj awczy. No chyba, nie wiem, je śniadanko czy coś, bo w sumie pora śniadaniowa aktualnie. Ale dobra, niech sobie tam siedzi. Grunt, że nie ma żadnej awczarki, bo wtedy by pana dostał. O, Nartek. On wrócił pod drzewem, tu się nie spali. Ej, peace yo, bro. Peace yo, nie do mnie. Nie do mnie, panie szkielet. O, Nartek się wkurzył. Co to ma znaczyć? Ubiję tego wrednego szkieleta. Już drugi czeka tutaj. Pan Nartek, pod drugim drzewem. O, wyrzuca go do wody. O, w wodzie się nie spali, Nartek. Uważaj! I to jest naprawdę dobre. Patrz, odwrócił. O nie, ten szkielet to jest po prostu genialny, nie? Oj, Nartek, już tutaj macha głowę, tak nie, proszę, nie. Ile można? O nie, to jest naprawdę dobre, co się tu wyprawia. O, szkielet padł. Dobra, Nartek się nie połapał w ogóle, że jest trollowany. Także mega fajnie. Gdzie jest twój kumpel? Bo widziałem, że tutaj sobie chodził. Ale nie wiem. Dobra, chodźmy dalej. To było fajnie, naprawdę to było fajnie, polecam. Mad Max, i ty, Mad Max, i ty. Czyżbyś był YouTuberem, czy oglądasz i ty? Te, co mi tam? Patrzcie, tu jest ciemniej. Peace yo, bro. Patrz, jaki szkielet. To sobie stoi. Stoi i ogląda, jak tutaj. Patrz na mnie. Look at me. W sumie. O, dobra. Macie, patrz, Mad Max. I się zaczęła akcja. Już wyciągnął miecz, żeby bić tutaj szkieleta. Ale co ci po tym, jak duch szkieleta zawsze będzie żył i do ciebie tutaj strzelał. To jest wyzwanie.
Wyzwanie, proszę bardzo, nawiedzona jaskinia, duchy na serwerze brodaci.net, co się tu wyprawia? Halo, i kolejny przyleciał do ciebie, co się tu dzieje? I patrz, on tutaj dalej jest, to jest nieśmiertelny szkielet, rozwalisz go, on się i tak poskłada na kawałki. Patrzcie na to. Patrz, on strzela dalej, Mad Max nie wie co robić, naprawdę, jest akcja, Mad Max chyba zaczyna uciekać, słuchajcie. Ten szkielet, co ty? Okej, co wy zawarliście, jakiś sojusz ze sobą, czy co? O, jest, prawdziwa natura została ujawniona, ten szkielet tutaj dalej atakuje. Jaki on będzie miał drop z tych szkieletów normalnie? I kolejny, słuchajcie. Dobra, damy mu chwilę przerwy. Czy by nie zrobił hasła do trollowania, czy coś? Zobaczmy. O, zaczyna oświetlać dalej, czyli się nie połapał, słuchajcie. O nie, ja już myślałem, że będzie hasełko trolla leciało. Leci dalej oświetlać tutaj tereny. Co się dzieje? Patrz, i szkielet dalej tutaj atakuje do ciebie. Mad Max, i ty poleciał dalej, tu już rezerwowego szkieleta dajemy do kolejnej akcji. Mad Max już potrzebował coś zjeść, stawia pochodnie. Co za emocje, słuchaj Mad Max. No i na pewno chcesz tu iść, tu już czeka kumpel na ciebie. O, zobaczył, także tutaj stawiamy kolejnego. Troszeczkę za szybko, ale dobra. On tu już będzie czekał. Mad Max nie wie co się dzieje, stoi w miejscu, kolejny szkielet, ale patrzcie, nie połapał się, że cały czas są szkielety, bo normalnie jakby się respiły mobki, to wiecie, to na zmianę, jakieś inne, no nie? I kolejny. O, od kiedy jest takie hasło do trollowania? To nie jest, tak, takiego hasła nigdy nie było, nie? Także troszeczkę błąd w oglądaniu, nie? Także ja pokażę. Jak już skaczecie, no nie? To nie o tak o, tylko skaczecie i obracacie główkę, wiecie? Lewo, prawo, nie? I wtedy będzie ogólnie gitara. To wtedy wszystko wiadomo, o co chodzi. Mad Max teraz dalej obserwuje. Tak, halo? Co tu się wyprawia? O, czekajcie. Dziurka wykopana. Może Mad Max teraz pomyślał, że tutaj jest gdzieś spawner, nie? Naprawdę. Dobra, no nie wiem. Nie wiem, czy mu dać tą główkę, czy nie, bo to hasło było tak zrąbane po całości, że ja po prostu mówię. Trzeba hasełko znać. Hasełka i tak od dawna nie zmieniamy, także tutaj już, jeśli ktoś ogląda trollowanie, to bez najmniejszego problemu powinien znać to hasło. Bo to bez kitu już od dawna jest to hasło, nie zmienialiśmy. Także wiecie. You know. Dobra, czyli Mad Max tutaj coś zaczął podejrzewać, to lecimy dalej. Jak będzie następnym razem znał hasełko, to jak najbardziej będzie robota. Ja wziąłem na te szkielety. Ej, bzykacz, wracaj tutaj. W ogóle jak się tutaj pozasłaniałeś przed innymi, podobnie jak ja kiedyś na brodatych z kobla. Ale dobry terenik tutaj masz, muszę przyznać. Jakoś to zaczyna tutaj wyglądać, są zagrody takie. W jednej zagrodzie masz szkieleta, proszę bardzo. To w drugiej zagrodzie ci tutaj... Dobra, tutaj patrzysz, to nie? To w drugiej zagrodzie dam ci zombiaka. O! Patrzcie, o, bzykacz! Ta, i ci idziesz go łowić! O nie! O, patrzcie, łowi go! Nie chce się bić, on chciał go wyłowić, żeby się spalił! O ty, jak tak mogłeś biednego kościaka zrobić? Ja tam dalej zombiaczek do ciebie idzie i się pali. Ale wiesz, to byłoby za łatwe, to ci pod drzewkiem dam tutaj szkieleta. O, no, bzykacz jednak nie chce tutaj pojedynków, bzykacz ucieka. To jest za dużo dla bzykacza. I patrzcie, będzie tutaj leciał, dobra. Zombiak też odżyje. Także popatrz, no zombiak, czemu idziesz? No kurde, nie widzisz, że dzień jest? Dobra, może zdąży podejść i uderzyć. Halo? Tak! O! Zawiesił się i zaczął. Zaczął kręcić bączki. O, tam szkielet, dobra pozycja snajperska. Bzykacz już tutaj wyciągnął łuk. Nie. To było trafienie, jakiś taki trochę ladżek był. Także bzykasz, no nie wiem, co ty gminisz, naprawdę.
Ale ten szkielet zdecydowanie się obija. O! 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 Wow, co ta strzała? Ale jednak szkielet ogarnia czacze. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię, słuchajcie. Dam mu tutaj zombiaka. Te drzwi zamknę. Tak jakby chciał uciekać, nie? Dobra, kolejny zombiaczek. O, poszedł na akcję, poszedł na akcję. Jak chcecie sprowokować, żebyś uciekł do domu? Dobra, dobra. Jest mała ścinka. Jest, ucieka do domu! Ucieka do domu. Dobra akcja, dobra akcja. Patrzcie, jak przemyślałem w przód tego trolla. O! Jednak nie, jednak nie, jednak zwątpił. Może zobaczył tego zombiaka przez drzwi. Może nie, ale dobra. Tego tutaj zdjąłeś, a ten drugi szkielet to już naprawdę tutaj zasiał grozę na tym, na bzykaczu, nie? To, no, widać tam ten zombiak się do drzwi przytulił. To bzykacz teraz będzie się bał wrócić do domu, nie? To nieźle. To nieźle, tak wam powiem. Także no. Bzykacz, no masz tutaj no nieciekawą sytuację. Dwóch snajperów. Nie masz za bardzo co teraz tutaj zrobić, bo oni się nie ruszają na powietrze. O, 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 jest, jest atak. Jak ty ściąłeś to? Wow, one hit kill, co to jest? Open inventory. Bzykać, co to za siekiera? What? What? What, 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 what? Jakim? Jakim takim? On tak po prostu kliknął tak jakby raz. No nie wiem, może faktycznie diamentowa siekierka tak szybko ścina. Nieważne. Jak coś, to Cyber Wolf czuwa. O, bzykacz chyba umiera, bo zjadł mięsko zombiaka. Także tutaj może być normalnie, normalnie ostro. Gban. Caveman. Krog. Obra. Obraza serwera. Bang. Proszę bardzo. Poleciał. Silenta nie dawałem. Co? Niech widzą, nie? Też mogę usunąć. Pan nic nie napisał. A wyświetliło się wszystkim, że gieban. To nieźle. To nieźle. O! Bzykacz wreszcie sobie tutaj poradził. Brawo ty. Brawo ty, bzykacz. Poradziłeś sobie, ale jeszcze jest tutaj boss. Boss całej areny, nie? W domku. Zobaczymy. O! Siema. Oglądacie w ogóle trollowanie? Bo nie miałem dzisiaj ani jednego dobrego hasła XD. Tak, oglądamy, tak, tak. Elo, elo, hej. Kurczę, oglądają akurat, wylosowałem osoby, które na pewno nie oglądają. Tylko kiedyś oglądały. No kurczę, trzeba uważać, znaczy do, trzeba uważać przy oglądaniu, żeby ogarnąć hasło, no nie? Dobra, to pozdrówcie trollowanie. O! Tak, tak to napiszę. Ale tutaj patrzcie, bzykacz tutaj w międzyczasie wyłowił zombiaka, który już nie ma ochoty się palić, także oj bzykacz, oj, 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 ciężko, ciężko! Ciężko naprawdę, gdyż nocka przyszła i mówiłem, że to będzie boss. Ja mówiłem, że to będzie boss. On tego zombiaka wyprosił z domu. No i wyszło jak wyszło, nie? Dobra, i patrzcie, macie pozdrowienia tutaj na czacie od graczy. Także no, myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć odcinek. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Nie wyłączajcie tego filmu, bo chcę coś jeszcze przekazać. Także zostawcie jeszcze jakiś komentarzyk, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie znajomym. Czy to na Snapchacie, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Będzie naprawdę fajnie. I co chcę przekazać? Słuchajcie, muszę tutaj pogadać z Purposem o główkach z trollowania, żeby wszyscy coś z tego trollowania mieli. Także słuchajcie, całkiem możliwe, że niedługo będą dwa rodzaje główek, o ile mój pomysł przejdzie. I po prostu osoby, które, no wiecie, zaczną się obracać, że są trollowane, to dostaną główkę, a osoby, które się w ogóle nie połapią, dostaną inną główkę. Tylko mówię, ten pomysł musi przejść, a muszę tutaj pogadać z administracją i będzie naprawdę gitara. Także jeżeli dotrwaliście do końca, to słuchajcie, komentarzyk napiszcie. Czekam. Po prostu komentarz czekam. Zostawcie komentarz czekam i będę wiedział, że się zapoznaliście z tą informacją, ale to będzie wtedy naprawdę fair, bo wszyscy będą mieli główki, no nie? Także no. Dzięki raz jeszcze. Na razie i cześć. Hej, hej!